Cześć wszystkim, z tej strony Aikidio. W tym wideo omówię kolejną część KS z dodatku The Grand Tournament. Tym razem są ze mną Xeno. Cześć wszystkim. I John and David. Cześć. Okej, to przejdźmy od razu do pierwszej karty. Zaczniemy dzisiaj od Ranger Greya. Koszt 2 many. Jest to karta neutralna, o czym warto wspomnieć. Statystyki 2-3, 2 ataku, 3 życia. Battlecry, deal 1 damage to a random enemy. Ja szczerze mówiąc nie jestem fanem zbytnio tej karty. Jest tyle mocniejszych dropów za 2, że no nie wiem gdzie ona miałaby się znaleźć, w jakim deku. Może pomóc niektórym dekom na agro, ale nie sądzę. Na przykład porównując to do Juggleya zwykłego, Knife Juggleya. Knife Juggleya ma zdecydowanie większy potencjał, a ta karta tak naprawdę koniecznie. Według mnie ta karta szczerze mówiąc jest solidna, ale szału nie ma, szczerze mówiąc. Można ją porównać mniej więcej do Taskmastera, kiedy gramy na agrodeki. Taskmaster jest spoko na agrodeki, kiedy gramy przeciwko Hunterowi, zwłaszcza Face Hunterowi, kiedy możemy zabić Lepernoma, albo nawet Midrange'owi, kiedy możemy zabić Webspinnera, albo kiedy gramy na, załóżmy, Mechmage'a i możemy zabić Clockwardnoma, tak? Ale w innych sytuacjach Taskmaster nie jest kipem przeciwko agrodekom, bo ta karta, owszem, Flame Juggler ma lepsze statystyki, ma 2 na 3, więc na przykład ustoi jeszcze Scientista, potem może odpalić Trapa czy coś takiego. No ale, no sami słyszycie, ta karta może mieć potencjał w niektórych sytuacjach i może jest okej, mniej więcej, ale szału na pewno w niej nie ma. No warto o tym pamiętać, że to jest random enemy, więc może zatrafić w twarz, więc ten lepiej no może przeżyć. No może, może. No, ale to jest akurat bardzo istotne, moim zdaniem. Co o tym sądzisz, Dziane? Jak dla mnie całkiem okej, gdy właśnie ten element losowości, który może na bardzo przeszkodzić, bo nie mam pewności, że na dziś jest jedna jednostka na stole, to ją zabije, więc trochę słabo. Okej. Okay. Nie wiem, no. Jeżeli to tyle macie na ten temat, to przejdźmy do kolejnej karty, która jest Clockwork Knight? Clockwork Knight, tak. Koszt 5 many, statystyki 5 na 5, jest to mech. I jego umiejętnością jest Battlecry, give a friendly mech, plus 1, plus 1. Według mnie karta jest solidna, ale po prostu od niej są lepsze karty. Tak naprawdę piątek teraz w Mechmage'u, bo tak naprawdę karta przede wszystkim, no trzeba ją patrzeć pod pryzmat Mechmage'a, bo no ciężko będzie wsadzić do jakiegokolwiek innego deku. W Mechmage'u gra się Azury, tak? Ale Azury, co prawda są słabszym ciałem, spell power w Mechmage'u nie zawsze ma aż tak duże znaczenie, ewentualnie kiedy już chcemy zrobić Lethal Blow. Czasami ma, ale spell power nie jest najważniejszy w tej karcie. Najważniejsze w Azurze to jest, że on drawuje kartę, a Clockwork Knight tak naprawdę, ciężko powiedzieć, bo z jednej strony ma tak naprawdę o 2, można powiedzieć, więcej statystyki i na życiu i na zdrowiu, ponieważ można powiedzieć, że ta karta jest tak naprawdę 6-6. Azur jest 4-4, tylko no, pytanie, jak bardzo zaboli ten draw karty. Chociaż w tej sytuacji, w obecnej mecie, Mechmage tak naprawdę nie jest dobry. Można mówić w przypuszczeniach, jeżeli Mechmage będzie lepszy kiedyś. Ale no ta karta być może się tam znajdzie, pewności nie mam. No ja z kolei uważam, że ta karta jest akurat w takim slocie w Mechmage'u, że no Azura gramy po to, żeby mieć deal, tak? Więc ta karta to nie jest to samo i czasami gramy Loteba po to, żeby mieć, no jakby, możliwość zatrzymania jakiegokolwiek Void Clear'u. Więc ta karta jest taka, no nie wiem, ta karta niby buffuje jednostki, co tak naprawdę w przyszłości widzieliśmy, że często takie karty są dobre, na przykład Shadowed Sunflake często był grany kiedyś, ale i tylko pewnym Shadowed Sunflake'em było to, że on miał słabe statystyki jakoś zatrzymane. Ta karta ma dobre statystyki za 5 many, ale nie wiem, czy po prostu nie wolimy efektu Loteba albo właśnie Azure Drake'a ponad tą kartę. No nie wiem, myślę, że ta karta jest warta uwagi w Mechteka. No, jak dla mnie w obecnej erze Shredderów to karta jest całkiem okej. Okay. Jeśli dostaniemy ją tak jakby w połączeniu ze Shredderem, bo dzięki temu Shredder może się pozbyć czy jakiejś innej dużej jednostki, a być może znajdzie swoje miejsce w obecnej mecie. No okej. Okay. To następną kartą na naszej liście jest Savage Combatant. Savage Combatant jest to karta, która daje naszemu bohaterowi plus 2 do ataku. Jak dla mnie
karta pomimo statystyk 5-4 za 4 many nie wyróżnia się niczym szczególnym. Dwa ataku niewiele nam może dać, tym bardziej, że musimy do tego użyć Hero Power. No tak, ale to jest Inspire i pytasz się, co ty możesz mieć to. Niby tak, ale zauważ, że tak naprawdę ta karta ją przede wszystkim boli to, że ona jest 5-4, bo... Tak, ginie od Shreddera, nie? 4-5 to okej, ale ona ginie od Shreddera. Co prawda, jeżeli zagramy ją przed Shredderem, nie? Załóżmy z coinem, no. To mamy Hero Power za 3 i możemy się łatwo tak. pozbyć Shreddera, tylko że wtedy w czwartej turze musimy grać Hero Power, a... No to może teraz znowu... No właśnie, teraz wyszła nowa dwójka do druida fajna, więc może to może jakoś zapchać turę, ale i też chcemy raczej zagrać w drugiej turze, więc... No. To nam trochę zapycha turę. Druid jest akurat taką klasą, która na pewno nie chce grać Hero Power. A statystyki 5-4 według mnie bolą, więc ja mam mocno myślane uczucie do tej karty. Nie podoba mi się, szczerze mówiąc. No, możliwe, że karta wydawałaby się mocna, gdyby udało nam się synerwejtować we wczesnych turach, dzięki czemu mielibyśmy możliwość walki z agro deckami o board. No właśnie, tak myśląc o tym, dobra. Ta karta jest całkiem solidna na agro właśnie taki, bo jak się rzuci innervate, w sensie coin innervate, na przykład na sobie czy combatant, to mamy hero power, takiego, mamy hero power, tak jakby, naszym hero power jest raf, tak, za 3, żeby usunąć tylko jiggleya albo coś w tym stylu. To więc... prawda, tylko że zauważcie, że tak naprawdę teraz zoo na przykład jest sticky i to hero power po pierwsze. Aha. Jest ok, ale nie robi też mega roboty. W agropalu nie ma różnicy, czy zadajesz 3 czy 1. Tak naprawdę 3 damage'u na zoo to jest tylko Juggle, Flame Imp i White Walker, nie? Niemalże. Mm-hmm. I Wilk czasami. Inna sprawa, że ta karta, ok, jeżeli ją zinnerwejtujemy na agro jest solidna, ale jak jej nie zinnerwejtujemy, to jest beznadziejna tak naprawdę. No tak, no, łatwiej się składa niż Shredder, tak? W sensie, no może nie łatwiej, bo ma 4 życia, ale nic nie zostaje, więc jakikolwiek buff i ginie to kajpa, nie? Łatwiej ją zabić, zdecydowanie. No, na pewno minusem jest też to, że druid jednak ma bardzo dużo jednostek za 5 many, więc Hero Power w piątej turze mógłby nas bardzo zabolić. Okej, okay, ale to jest beast do druida, więc teoretycznie może być synergia z tymi wężami, co się robił 7-7, jak mamy beasta na stole. No niby tak, ale wydaje mi się, że nie. Ale ta karta na pewno jest solidnym dropem z webspinera, to na pewno. No z webspinera moim zdaniem taka to jest strasznie mocna, bo... Plus 2 damage'u Hunterowi, co tu je dawać, to ja bym nie chciał, szczerze mówiąc. Tak, no dla Huntera, jeśli dostanie z web spinera, to wydaje się całkiem okej. Okay. No dobra, no to słuchajcie, przejdźmy do kolejnej z kart na naszej liście. Jest nią Aedes Darkbane. Jest to karta legendarna, neutralna. 3 many, 3-4. Whenever you target this minion with a spell, deal 3 damage to a random enemy. Czyli tak naprawdę, za każdym razem, kiedy ta karta dostanie jakiegoś spela, no wiadomo, że lepiej rzucić w nią buffa niż jakimś spelem, nie, który ją praktycznie zniszczy. Mamy taki efekt trochę Fire Elementala, tylko że random enemy. Ja szczerze mówiąc, jestem fanem tej karty. Mam wrażenie, że ta karta jest całkiem okej. Okay. Tylko problem jest taki, że ta karta, że tak naprawdę buffy mamy tylko w pyście, w druidzie, które są te buffy dosyć słabe, w paladynie mamy buffy i niewiele więcej, jeżeli chodzi o spele. Właśnie problemem tej karty trochę jest to, że to ty musisz ją zbuffować, także mieliśmy kartę na przykład Dragonkin Sorcerer w ostatnim dodatku, która no jeżeli napędza się buffami była ok. Ale była jednak za wolna, z tym, że ta karta, efekt kiedy ona dostaje buffa jest po prostu niesamowity. No, bo to... pozwala bardzo... Ona niszczy każdą jednostkę za 2 many faktycznie. Mm-hmm. I większość za 3 many. Dlatego ja tę kartę już teraz widzę w priście. No, mi się wydaje, że ta karta po prostu zajmie na przykład jakiś slot za 3. Powiedzmy, nie wiem, może nie piromanty, bo piromanty trochę się różnie różni, ale defloida czy kultysty, prawda? No. Co ty myślisz, Jana? Myślę, że karta jak najbardziej warta uwagi. No wydaje mi się, że jedynie Priest. Reszta klas, która ma grywalny jakiś obecnie buff dla swoich jednostek, no nie wiem, ciężko mi ją obecnie widzieć w jakiejś innej talii, ale myślę, że dla Priesta będzie bardzo. A co byście powiedzieli o Boladinie? No ma też efekt, nie? Bo no, masz Blessing of Might, Blessing of Kings, co najmniej. A no nie ma co statystykę, jak no bo to jest
Ma mocne statystyki na trzecią. Czyli to jest Spider Tank, nie? No, dokładnie. Tak, tym bardziej, że załóżmy jest zatrzymany, za 4 many w następnym turze rzucamy Blessing of Kings i karta naprawdę nie dość, że może wyczyścić przeciwnikowi stół, to jeszcze dostaniemy bardzo potężną jedną. To jest spoko za te, właśnie tak, właśnie w Paladinie to może mieć efekt, dlatego to jest to samo, co mówiłem, jakby chodził Flamemarker w tempo Mage'u. Nie chcemy takimi dekami jakby tradować jednostek sami, tak? A tutaj mamy i efekt z karty, którą normalnie byśmy grali tak i tak, i do tego mamy removal ze stołu. Więc no, w szybszych dekach ta właśnie karta może mieć też zastosowanie takie jakby Flamewalkera. Okej. Okay. Teraz przejdźmy do kolejnej karty. Jest jej, nie wiem czy nie, siostra przypadkiem, jeżeli chodzi o lore Warcrafta. Fiola Lightwain. Jest to karta zatrzymany, statystyki również 3x4. I efektem jest to, że zawsze kiedy targetujesz tę kartę spellem, dostajesz Divine Shielda. I szczerze mówiąc, ta karta według mnie ma solidne statystyki, tak? Ma 3x4, jest ok, ale po prostu według mnie efekt tej karty jest mocno średni, a żeby ona wypchała jakby inne karty z deków, ten efekt musiałby być lepszy, bo jednak, tak jak mówiliśmy, nie ma aż tak wielu klas, które targetują same spellami swoje jednostki. Dlatego właśnie były problemy z tymi kartami, które wychodziły już wcześniej i one się nie przyjmowały. I ta karta według mnie nie ma na tyle solidnego efektu, żeby ona się przyjęła. Co prawda 3-4 z Divine Shieldem może już fajnie strajdować, zostać na stole i tak dalej. No ale jednak w takim na przykład właśnie priście, no wydaje mi się, że ten drugi efekt tej siostry tej karty jest solidniejszy, a w szybszych dekach zdecydowanie już jest solidniejszy. To nie ma wątpliwości, więc... Może ta karta w jakimś takim kontrolnym, ale nie wydaje mi się. Nie wiem, jak dla mnie na tą chwilę ta karta wydaje się trochę słabsza od Aedis Darkbane. Divine Shield to prawda jest ok, tradujemy jednostkę, zostaje nasza. Tylko, że załóżmy, używając Aedis Darkbane przeciwko jakiemuś agro deckowi, możemy zabić nawet dwie jednostki w jedną turę. Tutaj tylko jedną. No i tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że często buffujemy swoją jednostkę tuż po zagraniu. I wtedy Divine Shield tak naprawdę może łatwo być zbity przez ping, przez Hero Power Druida i tego typu rzeczy, nie? Przez gdzieś tam dziwne takie randomowe efekty. Przez na przykład Juggle Jugglera, nie? Albo coś w tym stylu, nie? Więc często ten Divine Shield nawet do naszego ataku nie wytrzyma. No to prawda, to jest też właśnie to, że tam ta druga karta ma efekt od razu. Załóżmy grasz w czwartej turze to i PWS-a i już masz 3-6 removal, 3 damage'a, nie? Dokładnie. No wiem, dlatego... to raczej chyba taka karta jest taka sobie, co? Taka sobie. No. Tak, nie wydaje mi się jakaś super. Okej, okay. To kolejna karta to jest Silent Knight. Silent Knight jest to jednostka zatrzymany z 2-2 ze Stealthem i Divine Shield. Jak dla mnie, no nie wydaje się jakoś mocno, co prawda ma to ukrycie, jest Divine Shield, ale jednak statystyki 2-2 trochę słabo. Ja według mnie ta karta jest beznadziejna. Moim zdaniem ta karta też jest też słaba. Może w jakimś Boladinie, ale... Bo tam mamy mnóstwo Divine Shieldów i może jakieś deki na Blood Knightie, ale... nie wiem, niekoniecznie. Trzeba wykorzystać Divine Shield. Plus tego jest taki, że ma Divine Shield plus Stealth, czyli tego Divine Shielda tak łatwo nie zbijemy, ale ma strasznie słabe statystyki. Więc ona musi dostać od razu mocnego buffa, na przykład do ataku, na przykład Blessing of Might, albo Abusive, albo nie wiem, Blessing of Kings, coś w tym stylu właśnie raczej. Jak dla mnie być może ktoś ją będzie właśnie próbował grać w Eboladinie. Tylko właśnie po to, że ukrywamy jednostkę i mamy pewność, że możemy zagrać na nią buffa w następnej turze, ale poza tym ciężko mi ją zobaczyć gdziekolwiek. Okej. To w tym odcinku będzie to ostatnia karta, którą teraz omówimy, bo już przejdziemy do Agent Watchmana. I Agent Watchman jest to 2-4 za 2 many. Can't attack, inspire, can attack as normal this turn. Czyli ta karta nie może atakować, ale jak rzucimy się power, może zaatakować. Statystyki ma, powiedzmy, że dosyć solidne za dwójkę, ale jej efekt jest tak słaby, że ja po prostu nawet nie chcę się zwodzić na tą kartę. Jest słaba, zdecydowanie. Bo albo musimy ją silencować, żeby była dobra, bo statystyki 2-4 za 2 many są właśnie solidne. Są lepsze niż są zwykle, czyli karty 2-3, tak? Ale... nie są jakieś super, jak załóżmy mamy takiego Watchera, nie?
Albo musimy silencować tę kartę, żeby ona w ogóle mogła istnieć na stole, albo otauntować, gdzie no... No, bo ta karta po prostu jest gorsza od Watchera. Zwłaszcza dlatego, że Inspire zmusza nas do Hero Power, tak? Czyli z tą kartą nie możemy grać on curve. No, jak, nie widzę stosowania tej karty. Mimo bardzo dobrych statystyk, jednak nie chcielibyśmy robić Hero Power w trzeciej turze. Wolelibyśmy coś zagrać swojego. Jakąś kolejną jednostkę, także jak dla mnie słaba karta. No, ja też uważam, że jest słaba. No dobra, i takim oto akcentem zakończymy tą część omówienia Chaos The Game Tournament. Ze mną byli Xeno. Cześć wszystkim. I Dziany David. Cześć. I w tym momencie żegnam was ja, również Alkilio. Więc do usłyszenia w kolejnym naszym wideo o Chaos The Game Tournament.